San Esperido. Another peasant regime that has to be toppled. Witajcie z tej strony Skorpion. Przed nami gra Just Cause. No to co, wsiadamy do śmigłowca. Startujemy. I będziemy lecieć do celu misji. No to go. Trochę wyżej damy nasz śmigłowiec. Przed nami góra. Oczywiście, że ją ominiemy. Ładnie pociski poszły. Jeszcze do góry. Leciał jakiś samolot. Nie, śmigłowiec to był. Trochę wysoko się robi, ale nie jeszcze aż tak. Misji pobocznych żadnych nie wykonywałem, więc może być trochę trudniej. Ale zobaczymy, jak pójdzie. Liczy się efekt. Jeszcze kawałek drogi nam zostało do celu. Nawet fajnie wygląda. Chyba tak samo jak ten rządowy, co był. O, mamy znajdźki. To może sobie weźmiemy. Jak już mamy okazję. Bo czemu by nie? Mam nadzieję, że nikt nas nie zestrzeli. Nie chciałbym. Tylko gdzie jest ta znajdźka? Tam widzę, mamy lądowisko dla helikoptera. Ale ona jest gdzieś tu z tyłu. Tylko gdzie? Na dachu? A, jednak. Widzicie? Jest na dachu. A to spryciarze. Czerwone oczy, spoko. 10 urządzeń, dobra. Kiedyś się zrobi. A może i nie, zobaczymy. Teraz do góry. Gdzieś jeszcze były te przysłowiowe znajdźki. Tak, tutaj kolejna. Nawet trzy. Trzy, trzy, trzy. Też na dachu. A nie jestem pewien. Nie widu, nie słychu. To gdzie ona jest? Może tam w krzakach? Albo tu na tym dźwigu. To by była dopiero jazda. Jest tu. Subcio. Dobra. Dobrze, że to na nas nie spadło. I do góry.
Jeszcze wyżej. Styka. Gdzie one były? Tutaj, w mieście. W sumie powinienem to tak naprawdę poza ekranem, no bo nie wiem, czy was to akurat interesuje, coś takiego. Miałem w tej serii głównie przedstawić fabułę. Tło fabularne, no ale... Jak już jesteśmy, to zbierzemy, mamy możliwość. No i kolejna będzie zebrana. Paczusia. Jeszcze 7. Up, 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 up. Dobra. Lecimy po kolejne. Teraz będzie trochę gorzej, bo między budynkami to może być. Co na tym dachu? No to ładnie. To może nie być łatwe. Wiecie, manewry na takim budynku. No i gdzie ta paka? Tu. Przyjdziemy. Fart. Jest. Zebraliśmy. Udało się. Na szczęście. Ale dużo, 10 punktów dostaliśmy. No dobre i to. Teraz lecimy po kolejne. Tą chyba zbierzemy i będziemy grzać do misji. Gdzie jesteś, paczuszko? A, na dole przy pomniku? Okej. Dobra. I do góry. Kolejne 10 punkciorów dostaliśmy. Te 5 zbierzemy sobie kiedy indziej. Lećmy do celu. W sumie korci mnie, żeby zebrać kolejne. Byłoby z głowy, nie? Dobra, nie. Jednak misja ważniejsza. Jeszcze chwileczkę. Na dachu? Nie, no co wy? Jak ja mam tam wylądować? Chyba, że tu. Między budynkami. To co innego. No właśnie.
Ups. Ciasno tu trochę. Jest ich pojazd. I koleś. No. Halo. Great party venue. I booked the place for the whole evening. 20 bucks. Some deal, huh? You do like watching the bottom line. Anyhow, it's time for the end game of this little operation. Take a look. Looks good, huh? It's from last night. Thanks to you, good buddy, the fall of Rome. Riojas hunting down Montanos, government gunning down its citizens while guerrillas torch the place. And the police on a permanent vacation. Almost a perfect end. Except for this. Banco Nacional. Streets are quiet now. The bank closed until further notice. But not for Mendoza or the Montanos. They're running scared. But first they're going to stop at the bank and pick up a shitload of dead presidents. You're a magician, Rico. Make that money vanish. Okay. To co? Zabieramy się za chwilę do misji. Dobra, dobra. Oprowadzić opancerzoną ciężarówkę. Luz. Oby był tu taki luz. Zobaczymy, przekonamy się. Co tam jest w budynku? To ja muszę tam wejść, czy jak? To mnie ciekawi. No właśnie. Czy wejść z tej strony? O ile się da. Ale tu nie ma żadnego wejścia. Nie widzę. Oberwali? Chyba nie. Zobaczę z tej strony. Chyba tu jest wejście, dobra. Czas wylądować. Ale nie chcę tak na środku ulicy. Dobra. Idziemy fajtować. Metrów do celu. Tylko kraść, zabijać. Tędyk. Buzz, buzz, buzz. One day my mosquito friend. Jaki buzz? Kto to mówi? No ja jestem. Siema. Dobra, i teraz co, na górę? Tam widzę jakąś ciężarówkę, no ale po co tu wszedłem?
Znaczy ciężarówkę. Co, jakby mi uciekał? No to dobra. Wsiądziemy z powrotem do heli. Dawaj, dawaj, stary, nie ma czasu. Odwrót i lecimy. Where is the gun now? Jak to się mówi? Do góry, do góry, do góry. To ona tu wjechała, czy co? Jakoś nie widzę jej. Chyba, że ona jest w środku budynku. Może mamy tam wejść? Zaraz się przekonamy. W sumie mogłem trochę nie tracić tego czasu na zbieranie tych elementów, ale co tam? Zebrałem, mam i już. No chyba, że zginę, to trzeba będzie na nowo. Oby nie. Nie, to ściana, no. Ech. Musi być gdzieś tu wejście. Właśnie. Może tu? Sprawdźmy to. Ale mało miejsca jest. Co jest? Przecież wylądowałem. Chodzimy tam. No ale... O, jest! Jednak. To może i nie zauważyłem, albo był jakiś błąd. Dobra. Spadamy stąd. Mamy ponad 2 kilometry. To uciekamy. Lecim, lecim. No, dzięki. No nie dojadę. Jak już mamy mnie, no mniej więcej pół energii. Troszkę ponad. Może. Fajnie by było. ...1400 metrów. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak się powiedzie. Spadajcie. Jeszcze trochę, 500 metrów.
Oby nam się powiodło. Jeszcze momencik, jeszcze chwila. No nie, 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 pany. No i lipa. O! Zaczynamy odtąd, no to super. Z jednej strony. Ale ma to swoje wady. Może nam się uda. Mi. Ach, raczej nie w tej sytuacji. Już nas przygwoździli. Jeszcze spróbuję raz, jak mi nie wyjdzie, to najwyżej zrobię to poza nagraniem. No i misję mamy z głowy. Oczywiście, że zasejwujemy. Powiem wam, że ten motyw powtarzałem co najmniej kilkanaście razy. Był nie tyle bardzo trudny, co wkurzający, irytujący, bo jeden najmniejszy błąd albo ich, nie wiem, zepchnięcie czy cokolwiek, jak sami widzieliście po moich kilku próbach, po prostu rozwalali mi tą opancerzoną ciężarówkę. No ale udało mi się to dojechać, przejść i mamy to z głowy, tak jak i tą misję, na szczęście. My tutaj sobie wyjdziemy na miasto elegancko i w tym momencie odcineczek zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!